Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 Grow Farm, sezon czwarty na moim kanale, się ze mną Adam. Jestem. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy na nowej mapie, na nowym sezonie. Ja sobie wskoczę, tutaj jest nasza chata. No i jak wiecie, już w sumie coś sobie chwilę pograliśmy. I żeby nie zaczynać znowu od żniw, skosiliśmy w międzyczasie pole numer 29. Tak, tutaj jest kombajn i pierwsze co muszę sobie zrobić, tak? No i tutaj widzicie kombajn już ubrudzony. Maszyn nie będziemy wam przedstawiać jakiej gospodarki, bo po prostu maszyny są podstawowe, tak jak po prostu są. My się dzisiaj zajmiemy, ja się zajmę prasowaniem, Adam będzie to zwoził w sumie niedaleko, bo na skraj pola. Także dobra. Jedziemy bez zbędnego pitolenia. Dużo jest do prasowania, także zobaczymy. Ja tu sobie już zawrócę, Adam i tak się tam nie gdzieś za bardzo, bo wiesz. I tak musisz na mnie czekać. No i ogólnie mapa bardzo, bardzo nam się spodobała w sumie i... Ile mamy na save? 4 godziny przegrane. No to pole jedno kosiliśmy tyle. Także no, samozbierająca i prasa do kostek, mamy ją wypożyczoną, żeby nie robić w belki. Iść, gdyż ponieważ no w sumie w belki będziemy robić wszystkie inne bele, tylko nie belki słomy, bo jak widzicie, byśmy się tutaj zabili. Tych pokosów jest koło, tak myślę, nie wiem, 50? Koło tego, nie? Wydaje mi się, że więcej. Dobra. Może być nawet, bo tam sporo tych przejazdów było. No tak, trochę się nakręcił. W sumie Adam całe pole kosił, a ja odwodziłem. No, 3 godziny nam to zajęło, plus minus. Także no, ogólnie ta seria będzie się pojawiać w czwartki o godzinie... Rambadamba, czekajcie, muszę aż sam sobie sprawdzić, bo nie pamiętam. Ona się będzie pojawiać w czwartki o godzinie 19, także możecie się spodziewać, że raczej co czwartek zadałem, będziemy mieli czas, żeby to nagrać. Raczej, zobaczymy, może się to zdarzyć, że po prostu nie będziemy mieli się jak zgrać. Także to może być też taka lipa. Jak tam leci wszystko z tyłu? Wyleciała już któraś? No leci, jeszcze nie wyleciała, ale się pojawia. No, aby tutaj rozpędzić. No, tutaj też nie było pryskane tak szczerze. I też nie do końca będziemy grali, wiecie, czysto na kasę, bo chcemy luźno sobie też pograć. Więc wydaje mi się, że będzie spoko. W następnym odcinku wydaje mi się, że zrobimy żniwa. I to też by było spoko opcją. Tylko nie wiem, czy nie zrobimy na dwa kombajny, może coś przemyślimy nad tym, żeby, wiecie, urozmaicić. Kurde, teraz się przejdzie. Nie przejdę. Dobra, myk. Musimy tutaj zakręcić i sobie chyba nie wezmę tego, albo to jest tak zrobione. Idę. Trzeba tu dobrze odpowiednio wjeżdżać, także w czwartki będziecie mieli o 17 SnowRunnera, o 19 farminga. Zobaczymy, na ile też się będę wyrabiał z tym. W sumie, szczerze, nie wiem, czy w tym dołku nie lepiej, żebyś tutaj ustawiał je. Co ty na to? No można, w sumie, nie wiem, jak wolisz. Na pewno dalej będzie dojeżdżenie w tym dołku, ale nie wiem, jak chcesz. No wiesz, one też nie mogą być centralnie, bo gadaliśmy o tym, nie? Nie mogą być przy gospodarstwie, bo będzie tak zwany Lipton Ice Tea. Ale tu jest góra, ty, ja w ogóle jej nie czułem. A, bo ona jest potem złagodzona taka, nie? Więc na początek ona jest taka jakaś ostra. No i to pole się wyrównuje, jest równe tak naprawdę. No, odcinki myślę 25-30 minut będą optymalne. Jak ma być raz w tygodniu ta seria, to będzie spoko. Pokorzystajmy z tego farminga, dopóki można. Ile ty u mnie na odcinku nie byłeś, chłopie, z pół roku, nie? Nie. Tak, chyba, to ostatni odcinek z trzeciego sezonu, tam był ten pożegnalny. Potem w miarę singla nagrywałem, bo też nie było się czasu jak zgrać i te sprawy. Dzisiaj jest czwartek, to za tydzień to będzie opublikowane, za tydzień 44 minuty. Hit. Czy zdążę to wyrenderować przez ten tydzień, to nie wiem. Dobra, no ale też wydaje mi się, że będzie w miarę spoko seria, żeby pograć na live'ach z Adamem czy coś. Live'y powinny być co drugi tydzień, w sumie w tamtym...
Czekaj, jakby to 2 tygodnie temu nie było w sobotę, ale go nadrobię jutro, czyli dla was tydzień temu. O, tak. Jutro zrobimy najprawdopodobniej z CS-ika. Coś tam. Albo no CS-ik, może i farming, zobaczymy. Żeby tam te live'y się w miarę zgadzały. W tych live'ach można fajnie save'a nadrobić. Ile tam masz kostek? 5 jak na razie, więc troszkę mało, ale... No ale wiesz, jakbyś dalej to odwodził, to na pewno bym to nadrobił przez parę chwil, żebyś potem tylko jeździł, nie? A że ty tutaj w miarę blisko, to no nie będzie takiego momentu, że nie wiesz, będziesz musiał daleko jeździć. Nie, było 7 chyba, teraz mam 8, no. No to teraz 8. Teraz tak patrz, one w drugą stronę się układają. No i tam na poprzeczniaku jest jeszcze słomo? Tak chyba. To jakaś sieczka się chyba Adamowi odpaliła przez chwilę. Nie, bo nie chciałem tam na tym. A niestety nie chciałeś kręcić. No. To jest takie, by byłyśmy 3 pokosy nawet. Po 10 metrów. Rzecz biorąc, to ty mogłeś 20 minut po mnie wyjechać. Nie no, tak 10 i byś był na bieżąco. Dobra. Spędzimy tą machinerię. No ten kesik ma tak ze 100 koni więcej niż ta prasa potrzebuje, ale jednak ciężko ma takie góry. Zobaczymy, mamy 226 tysięcy. Chyba krowy mamy już kupione, nie? Były podstawie, mi się wydaje, bo coś tam chodziło. Czy też do końca nie mamy tych rzeczy ogarnięte. W sumie John Deere chyba jest... Nie, John Deere jest słabszy. Się wydaje od tego kejsika. Ten kejsik jest na pełnym zboostowaniu. Także no. Spoko opcja. I no. Ciekawie. Bardziej ma 280 koni, kejs ma 225. A, no to lepiej by było, żeby John Deere, ale stwierdziłem, że John Deere i tak będzie pewnie tyrany na tych odcinkach bardzo często. To sobie kejsikiem zaczniemy w pierwszym odcinku, bo potem może nie być okazji. Może potem pewnie jakiegoś Fendika Vario swojego ulubionego kupię. Dobra, myk. Także no. Co by tu jeszcze powiedzieć? No w sumie na razie w ten jeden dzień będą tylko chyba 2 odcinki. No tak do końca roku trochę się uzbiera serii. Zobaczymy też, czy się będę w ogóle wyrabiać z tym, bo dobrze, że mam w sumie odcinki na zapas, bo zbliża się też taki okres. W sumie nie wiem, czy przez ten weekend bym teraz co jest, bym tyle nagrał, co trzeba. Zobaczymy. Trzeba będzie o czas dużo nadrobić. Z Goticzkiem to mam trochę większy zapas, także na niedzielę odcinki zawsze będą. Tutaj będziemy musieli bardziej na bieżąco nagrywać, także może być Lipton. Nie do końca tego tygodnia, gdzieś w niedzielę nagramy drugi odcinek, żeby był w razie W. To następny tydzień do przodu. A nie, w sumie ty, jak ja to pomyślałem, źle to pomyślałem. Będziemy jakby tydzień do przodu, a dobra, to ajajaj, sam się zamotałem. Myślałem, że ten odcinek jest jakby na dzisiaj. Takie. Dobra, i to tutaj, tak? Rzucać. Tylko tak wiesz, jest taki, no nie wiem. Dobra, tam rzucaj. O to teraz mi chodzi, że wiesz, tam jest teraz taka jakby ala górka coś. Tak, w rządku będę to ustawił. Z kraju pola. No stwierdziliśmy, że nie opłaca się tego na gospodarstwie, bo po pierwsze będą lagi. Jakby będziemy mieli lagi i wolimy tego, żeby to jednak nie było na gospodarstwie, będzie obok, będziemy sobie przyjeżdżać. Pewnie z 2 przyczepki sobie te też weźmiemy na farmę, tam gdzieś poustawiamy. Ale no, niektóre już tam z kolei, te pierwsze tutaj sobie poustawiamy na spokojnie. Kurde, ten kajsik też przytyrany, nie? Idzie to.
Co tam u ciebie, Adam? Opadła niezręczna cisza. No, jeszcze muszę sobie tylko zapamiętać, żeby zrobić miniaturkę jakąś sensowną. Adam pewnie nie wie, że wyciszony jest. Ja pamiętam. Pamiętam. To dobrze. Kurde, muszę dzisiaj tą sporo fizę. Będzie tych belek stąd. Co? Słowa na pewno. O, 150 stawiam. Jakby było pryskane, to 300. 20 chyba. To jakby na słomę też wpływa, nie? Mi się przynajmniej wydaje. Co? Że jeżeli nie opryskasz pola, to też słoma pewnie jest słabsza. Tak mi się wydaje, że tak było zawsze. Pewnie tak, chociaż nie wiem. Pewnie i tak, i nie. Zależy, dzisiaj muszę w sumie jeszcze sobie FIFA zamówić. I będzie spoko. Będzie trzeba się 1 października przejść. Nie wiem, chyba z Media Expert kupię, bo najtaniej wychodzi. Wolę tym kurierom nie ufać, bo wiesz, potem lipę odwalą i nie będę miał FIFA na weekend. Jak samemu masz iść odebrać, to będzie spoczko opcja. Także no. Sporawe pole. W sumie nie wiem, czy nasze największe to nie jest pole. Tak, to jest nasze największe pole. Jakąś tam stajnię mamy, ogólnie trochę tego mamy. Pastwiska dla owiec jeszcze można by było w sumie potem kupić, ale zobaczymy. Idziemy się bawić tą grą tutaj akurat. W tym sezonie grą forma. Chcieliśmy w sumie, żeby było nas więcej, ale na razie jest postanowione, że to jest stricte seria z Adamem, plus ktoś może zawsze dojść. Także zobaczymy, jak to tam nam będzie szło. Z tym wszystkim. O, no tak wielką mapę by się przydało więcej ludzi. Tak z 4 jakby nas było, to by było spoko. Ona też nie jest duża, nie? Tylko... Co? Po 2 gospodarki, chociaż w sumie wtedy to i tak by coś rozdzieliło na 2. Rozpytaj tak do sensu, bo na to samo by wyszło co teraz. Tyle samo roboty, bo... No. No ale w sumie tak wielka mapa, to by się nawet w innej gospodarce zmieścił. Na jednej gospodarce byśmy byli wszyscy, no ale wiecie, ktoś tam od czasu do czasu będzie wpadał. Zależy jak z czasem będą mieli wpadki, bo właśnie to się będzie teraz ciężko zgrać. Chyba, że zdalne wpadnie, no to będzie pewnie... O, to było idealne. No. Nie, no w sumie od następnego tygodnia najprawdopodobniej z Brudką będziemy się mogli dogadywać. Bo Brudka w tym jutro. W sumie ja cały czas myślę, że jest piątek, nie? Bo ja jutro mam taki S-plan. Ja myślę, że jest dzisiaj piątek, nie? A to jest czwartek. No także Brudka jutro będzie tam formata robił te sprawy, będzie kompa tam doprowadzał do ładu i składu. Ale czy mu to wyjdzie, to nie wiem. Także no. Zobaczymy, wszystko się okaże. I się bardzo dużo serii zaczyna robić na kanale. A jeszcze ich parę dojdzie. Ale w sumie już drugi raz rzędu mam tak, że tych serii zaczynam. Jakby teraz tak wrzesień, październik, no a one się będą pewnie kończyć styczeń, luty, marzec, kwiecień. I będziemy tam, wiecie, pokoptowywać. Teraz to się, zaraz się okres taki będzie, że będzie okres grania, nie? Zimno na dworze. Co? Zimno na dworze i z powrotem. Ciemno 15. Nie no, po 15 chyba ciemno jeszcze tak nie jest. O 16 jest ciemno jak w dupie. A sądząc po moim planie, to bardzo dobrze, że te prawko chcę skończyć do końca września, mieć te godziny zrobione. Bo potem by byłbym po ciemku już jeździł, nie? To też jakieś doświadczenie. Wysoko. Także no. Może się uda nam do końca października razem zdać ty. Pewnie gdybym nie musiał czekać tyle na te egzaminy, to już dawno bym miał zdane. No ty teraz masz teorię, tak? No, teoria 26.
No i jak teorię zdasz, to wtedy na praktykę się możesz zapisać. No, ale jakby nie zdał teorii, kolejne 3 tygodnie czekać, nie? A to nie, a przecież masz jednego dnia dwie próby. Dwa Dwie są razy. jednego? W sensie, ale to nie jest ten wewnętrzny. Nie, mi się wydaje, że teoria tak samo jest. A, bo to już jest zewnętrzny, właśnie. No to wiem. To tam trzeba przytryhardować. Tam ile możesz dwa błędy popełnić? Nie wiem, zależy też chyba w jakichś pytaniach, bo te ostatnie chyba są inaczej punktowane, tak mi się wydaje, nie wiem, nie No masz pamiętam. no 64 punkty mi się wydaje. Dobra. 62 możesz jeszcze zdajesz, 61 już chyba nie. Nie pamiętam w sumie, jak to było dokładnie. Na teorię to mi się wydaje po prostu. A to nie było tak, że 74 punkty są razem i Albo chyba od 74. 67 albo 68 zdajesz. No tam możesz, wiem, że coś możesz parę błędów popełnić, nie? To zależy, jakie to błędy są. Bo niektóre pytania też są inaczej punktowane. Bo ile ty tam masz pytań? 40? Nie wiem, 20 jest tych normalnych chyba i 12 z tego co pamiętam tych, nie pamiętam, takie to były te A pewnie z obrazkami, specjalistyczne. tak? Czy o co tam chodzi? Nie, te specjalistyczne takie, że na przykład chyba na przykład jakieś przepisy czy coś w sensie o mandaty i w ogóle. Kiedy może prawko zabrać na ile na przykład. Zaćpanie na ekranie. Zaćpanie to jest chyba na 3 miesiące, nie? Jak jesteś nietrzeźwy. Zależy, czy jedziesz i ćpasz, czy No to jak śćpany jedziesz, mówię, o to chodzi. nie. Ta jedziesz i ćpiesz. Od razu z tym No. mówię. No może i tacy są, nie wiem, ja takich ludzi nie znam. Ty kurde, No, trochę tego. kierowców nie znasz. Co? PKS-u. Pojmę w dupę. Pozdrawiam. Więcej nie powiem, bo jeszcze mnie pozwie. Ale nie, on nie wie, co to internet. Ty kurde, nawet taki mały, dobry fragment zrobiliśmy tego pola. Mamy 17 minutę. No tutaj tak z 1,5 godziny tutaj jest prasowana, nie? Się wydaje plus minus. Zrobilibyśmy to jutro na live, tylko że jest problem taki, że seria się dopiero tydzień później publikuje, pewnie. No. Spoilerów nie robimy. Szczerze to jestem jakiś kurde przemęczony dzisiaj. Muszę sobie iść kapucina strzelić przed tym CS-em, bo chyba zasnę tam. Oj, to żywo bocie tak średnio się jeździ. Bo tu widzę, a tu robiłeś ten naokoło przejazd. Już dwa wywaliłeś, tak? I tutaj masz ile? 10 belek, Szczerze jeszcze to 8. nie widziałem, kiedy ty ten drugi wyrzucałeś. Już 42 belki mamy. Drugi test. To nawet koło 200 będzie. W sumie. Albo nawet więcej, powiem ci. Mały fragment pola zrobiliśmy. Myślę, jakby tu miniaturkę zrobić. A, nie zrobimy, bo nie mam. Ajajaj, dobra, to ja sobie zrobię poza odcinkiem. Przypomniało teraz, że nie zrobimy, bo nie zainstalowaliśmy tego moda do wyłączania tych hudów. Ale to spokojnie, to się ogarnie, to waży w sumie 2 mega razem. Także no, dobra. Jest przejazd już dookoła, żebyśmy się w niego nie wyrypali, to będzie. Ja w sumie odbijemy w lewo. Kurde, make automatic to jest coś.
Znaczy w sumie mi się wydaje, że jak jeździsz automatem, to niby jest lepiej, ale nie skupiasz się tak na jeździe i to może też być takie, wiesz. Wiadomo, że potem automatyzmy, potem jest jest automat. wygodniej w mieście na pewno. No. Bo jednak możesz, wiesz, szybciej ruszyć i No w tak jak ogóle. mi tłumaczą, to w sumie wiesz, tak w pewnym momencie ci taki automatyzm złapie w tych nogach, że ty nawet nie będziesz o tym myślał. I to się będzie samo działo. W sumie mi się już tak przez chwilę dzisiaj odpali, tak było cyk, 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 cyk. No, już mam 16. Dobra, będziemy zaraz kończyć, bo już mamy 20 minut odcinka. A to też praca monotonna, więc nie będziemy zbytnio przedłużać. Też będę chciał, żeby tutaj, jak będziemy jakieś prace robić, żeby nie robić 4 odcinków ścianokosów, tylko 2, żeby wiecie, tutaj to sobie pozgrabiam, trochę poprzetrząsam, trochę pokoszę. Żeby to trochę było też urozmaicenia na tym odcinku, bo to też jest, wydaje mi się, ciekawsze i taka seria luźna też wydaje mi się, żeby było spoko takie coś robić na odcinkach, także no. Wydaje mi się, że będzie spoko. Teraz będzie trzeba do góry podnieść. W sumie nie przejechałem jeszcze tym mostem, co tutaj mamy po prawo moje. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje. No zaraz też tam nasze pola są. Także no, dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Bycie ze mną, Adam. No, także trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa, pa.